2016 było między innymi to, aby wszystkie filmy, które się pojawią na kanale, były filmami, które mnie będą zadowalały, jeżeli chodzi o jakość i najprawdopodobniej Was również. Stąd też dzisiaj, słuchajcie, przysiadam do tego, aby nagrać ponownie ulubieńców roku, ponieważ po prostu z poprzedniego filmu byłam niezadowolona. Za chwileczkę może Wam wrzucę to, jak on wyglądał, bo też chciałabym, żebyście Wy jako widzowie, bo to Wy tworzycie ze mną ten kanał, ocenili to właśnie, jak ten film wyglądał, czy może wydawało mi się, że był kiepski, czy faktycznie dobrze to oceniłam. Wydaje mi się, że dobrze to oceniłam, wydaje mi się, że słuszną decyzję podjęłam, aby nagrać ponownie ulubieńców. Teraz tak, to by było tyle tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o ulubieńców, to w zeszłym roku zrobiłam jeden długi zbiorczy film dotyczący ulubieńców pielęgnacyjnych i ulubieńców kosmetycznych. W tym roku, w związku z tym, że to wszystko ewoluuje, rozwija się, tych produktów pojawia się też coraz więcej, to postanowiłam, że po prostu podzielę sobie to tak, iż w pierwszej części, czyli dziś, przedstawię Wam ulubieńców pielęgnacyjnych i ulubieńców takich włosowych, że tak powiem, bo tutaj też to chciałabym podzielić. A w drugiej części po prostu przedstawię Wam ulubieńców typowo kolorówkowych, kosmetycznych i chciałabym, żebyście właśnie dzięki temu, jeżeli będą osoby, które będą chciały po prostu bardziej się zagłębić w pielęgnację, to będą mogły obejrzeć osobny odcinek, a te osoby, które bardziej będą zainteresowane właśnie kolorówką, to będą mogły też obejrzeć osobny odcinek. I dzięki temu też nikt nie będzie tracił czasu, ponieważ wiadomo, że nie każdy jest wszystkim zainteresowany. Dobra, to by było tyle tytułem wstępu numer 2. I teraz już zaczynamy, słuchajcie, bo zapowiada się, że te filmy mogą troszeczkę długo trwać. Wiadomo, jak to przegląd roku. Dlatego jeżeli nie chcecie jakby siedzieć tutaj ze mną przy tej rozmowie, jak to się mówi, o suchej buźce, to zapraszam serdecznie, abyście udali się w tym momencie po kawę, herbatę lub gorącą czekoladę i zapraszam z powrotem przed komputer. Zacznę może od demakijażu twarzy, ponieważ to jest jednak czynność, którą wykonujemy najczęściej i jest to czynność z całą pewnością, do której przywiązujemy, albo raczej przywiązywać powinniśmy bardzo dużą wagę. Ja taką wagę zaczęłam przywiązywać tak naprawdę właśnie w roku 2015. Wcześniej sobie aż tak bardzo nie zdawałam sprawy z tego, jak istotna jest porządna właśnie porządne zmywanie makijażu. Zrozumiałam, że aby wszystkie inne produkty pielęgnacyjne fajnie pracowały na naszej twarzy i w ogóle miały na nią jakikolwiek zbawienny wpływ, to bardzo istotne jest to, aby ta buzia była wcześniej porządnie oczyszczona. I teraz tak, ten kto mnie ogląda, ten na pewno zgadł, że tak, tutaj się musiał zdecydowanie na podium pojawić płyn do demakijażu dwufazowy z Ziai. Ja Wam będę pokazywała w miarę nowe opakowania, bo właśnie ostatnimi czasy też tak postanowiłam, że zawsze będę sobie kupowała dwa opakowania, po to, żeby Wam też nie pokazywać takich, wiecie, wyświechtanych, jakichś zużytych, więc będę po prostu Wam pokazywała dzisiaj nowe opakowania, z wyjątkiem tych rzeczy, które zużyłam i których jeszcze nie zakupiłam. Może tak się umówmy. Dobra, więc płyn do demakijażu dwufazowy z Ziai. Ten płyn zdecydowanie wybił się, jeżeli chodzi o rok 2015, ponieważ po prostu jest tani, a bardzo szybko, sprawnie zmywa ten jednak makijaż oczu. Ja standardowo robię tak, że przykładam zwilżony tym płynem, który najpierw wstrząsam, przykładam taki wacik nawilżony właśnie tym płynem do demakijażu do powieki, chwileczkę czekam i dopiero później przecieram. Dosłownie dwa przetarcia wystarczą, aby zmyć demakijaż, żeby zmyć makijaż wodoodporny, chociażby z wodoodpornym eyelinerem, którego ja używam na co dzień, więc jest to bardzo fajna opcja, on w ogóle nie podrażnia mnie w żaden sposób, w ogóle nie piecze, w żaden sposób negatywny, nie zauważyłam, żeby wpływał na skórę wokół oczu, więc zdecydowanie za taką cenę i za też w miarę wydajność, ponieważ taki produkt z Ziai, ten konkretnie właśnie dwufazowy, starcza mi myślę tak na spokojnie miesiąc, więc jak za 4,99 bodajże, czy 5,99, to myślę, że to jest naprawdę mega, mega produkt, który zasługuje na pewno na to, aby go wyróżnić. Jeszcze jednym produktem, który używałam w roku 2015, ale którego już nie posiadam, ponieważ później po prostu jakoś tak się składało, że nie potrafiłam go nigdzie znaleźć albo nie napatoczył się, ale też był bardzo dobry i był to płyn dwufazowy z Nivea. On był tak samo dobry jak krem, jak ten płyn. Tak samo dobry jak płyn do demakijażu z Ziai, natomiast on był odrobinkę droższy,
znaczy odrobinkę, on był o połowę droższy, jeszcze raz tyle, ponieważ kosztował około 10 zł, ale był bardzo fajny, więc jeżeli chcecie po prostu poświęcić troszeczkę większe pieniążki na właśnie taki płyn do demakijażu, to Nivea również bym polecała. Produktem, który też się wyróżnił na tle tych wszystkich innych, które się przewijały, był płyn micelarny z Biedronki, po prostu z firmy Be Beauty, czy z serii Be Beauty. On jest płynem nawilżającym, dwa w jednym, usuwa wodoodporny makijaż i teoretycznie nawilża. Ja robię tak właśnie, że po zmyciu tylko i wyłącznie oczu biorę kolejny płatek kosmetyczny, nakładam właśnie na niego odrobinkę tego płynu micelarnego i przemywam całą resztę twarzy, na której po prostu się znajduje również podkład i inne produkty. I bardzo też gładko i tak bym powiedziała szybko ściąga po prostu wszystko to, co mamy na twarzy i potem twarz jest gotowa do tego, aby przeprowadzić dalszą pielęgnację. Dlaczego on się wyróżnił na tle tych wszystkich innych? Ze względu na to, że również jest tani, dlatego ja go będę polecała, dlatego że mój kanał właśnie jest zamysłem, aby promować produkty, które są tanie, a które są bardzo dobre jakościowo, więc stąd też znalazł się właśnie w tym rankingu i stąd też ja pragnę Wam go serdecznie polecić, dlatego że po prostu uważam, że jest on na każdą kieszeń, a działanie ma takie, jakiego każdy się spodziewa, czyli po prostu bardzo skuteczne i jest bardzo wydajne, starcza na dość długo czasu, myślę, że na około 2 miesiące, więc zachęcam do tego, aby po prostu się w niego zaopatrzyć. I kolejnym produktem, który służył do oczyszczania mojej cery i takiego pozbycia się właśnie jakichś zaskórników, jakichś takich siedzących podskórnych dziadów, to był to produkt przeznaczony docelowo dla mężczyzn z serii L'Oreal Men. Jak widzicie, ja to opakowanie rozbroiłam, więc stąd też wcześniej na wstępie mówiłam, że nie każde opakowanie będzie nowym. Jeszcze się nie zaopatrzyłam w nowe, ponieważ po pierwsze dlatego, że zastanawiam się, czy nie kupić czegoś innego na wypróbowanie, a po drugie jest go całkiem sporo po rozcięciu, więc jeszcze mam czas do namysłu. Ale do rzeczy. Ten produkt jest bardzo fajny i cechuje się bardzo silnym oddziaływaniem na skórę, ponieważ ma on formę takiej maski czarnej, takiej jakby błotnej, którą nakładamy na buzię, oczywiście omijamy okolice oczu, aczkolwiek słyszałam opinię, że niektórzy też tym zmywają oczy, ale jakoś nie mam przekonania. Nakładamy tą właśnie taką błotną konsystencję na buzię i masujemy do uzyskania jasnej konsystencji z tej właśnie czarnej. Ja zostawiam zawsze jeszcze na chwileczkę ten produkt na twarz, tam myję zęby na przykład, wykonuję inne czynności, a później następnie ten produkt po prostu zmywam ciepłą wodą i moja buzia jest gotowa do kolejnego etapu po prostu pielęgnacji wieczornej. I ten produkt używam tylko od czasu do czasu, nie używam go codziennie, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, jest on dość silnie oddziaływujący i w momencie, kiedy przesadzimy z jego używaniem, to możemy doprowadzić po prostu do tego, że nasza skóra się wysuszy, więc zdecydowanie nie polecałabym go dla osób, które mają problemy z suchą skórą, ale dla tych osób, które na przykład mają skórę ze skłonnością do przetłuszczania się, zapychania się oraz do koncentrowania podskórnych, takich wiecie, nie do wyciśnięcia żadnych, nie do pozbycia się niedoskonałości, to właśnie myślę, że ten produkt będzie dla Was bardzo fajny, więc ja go serdecznie polecam. Jak już jesteśmy przy oczyszczaniu skóry, to oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć o totalnym hicie 2015 roku do oczyszczania. Jest to krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc, jest to krem z ziai. Jest to krem z tej serii liście Manuka. Ja Wam mówiłam już w ulubieńcach jakoś w tym roku, tylko nie pamiętam dokładnie w którym miesiącu o tym w którymś z filmów o tym produkcie. I moje przekonanie do tego, że ten produkt jest bardzo dobrze i pozytywnie i efektownie oddziałujący na skórę się w ogóle nie zmienił. Pomimo tego, że ja nie używam go już tak często jak na początku, ale wtedy, kiedy potrzebowałam moją skórę doprowadzić do porządku, to po prostu ten krem mi w tym bardzo pomógł i faktycznie on pomógł mi się pozbyć troszeczkę niedoskonałości, ale też pomógł mi złuszczyć po prostu taką warstwę skóry, która gdzieś tam sprawiała, że ta skóra nie była taka promienista, taka świetlista, więc zdecydowanie ten produkt właśnie mi się sprawdził. On miał również, tak jak teraz tutaj jeszcze sobie zaglądam, miał również zmniejszać rozszerzone pory i powiem Wam, że ja ogólnie mam tutaj w okolicach nosa troszeczkę rozszerzonych porów, nie jest to nic takiego jakiegoś mega problematycznego, ale mimo wszystko też zauważyłam, że jednak po regularnym użytkowaniu właśnie tego kremu mikrozłuszczającego zauważyłam, że te pory się po prostu gdzieś tam troszeczkę straciły.
Więc jeżeli poszukujecie produktu, który Wam pomoże delikatnie złuszczyć skórę, troszeczkę zniwelować rozszerzone pory, to myślę, że też ta ziaja z liści manuka będzie bardzo fajną opcją. Czymże byłaby pielęgnacja twarzy bez trzech kroków z Clinique? Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że 2 miesiące temu rozpoczęłam właśnie kurację z 3 krokami z Clinique. I jeżeli jesteście zainteresowane takiej mojej szerszej opinii na temat tego produktu, tej serii produktów oraz tego tak naprawdę jak to wszystko tutaj działa, to odwołuję Was tutaj do tego filmiku, ponieważ tam znajdziecie więcej szczegółów. Natomiast ja dzisiaj nie będę chciała za długo się na ten temat rozwodzić, bo to się mija z celem. Powiem tylko tyle, że te produkty, one są drogie, ale ja miałam wersję testową i miałam wersję dla skóry suchej. Powiem Wam szczerze, że generalnie ja dotychczas chyba nie spotkałam się z fajniejszymi produktami, które doprowadziłyby do porządku skórę, która woła o pomoc, tak? Czyli która ma problem z odnalezieniem swojej równowagi, jeżeli chodzi o nawilżenie, o zbalansowanie takiego komfortu związanego z tym, żeby na przykład zaraz po nawilżeniu skóry nie mieć takiego poczucia ściągnięcia szybkiego, żeby skóra się zbytnio nie przetłuszczała, zbytnio nie przesuszała. To właśnie ta seria Clinique, trzy kroki pielęgnacyjne, pozwoliła mi właśnie uzyskać taki balans dla twarzy, pozwoliła mi uzyskać taki komfort, który sprawia, że moja skóra się przez cały dzień czuje dobrze, nie tylko zaraz po pielęgnacji. Również bardzo fajnie zaczęły mi reagować wszystkie takie właśnie kremy nawilżające pod makijaż, również makijaż, dzięki temu mi się zaczął lepiej trzymać i ja po prostu byłam przeszczęśliwa. Dlatego moja decyzja jest taka, że ja sobie zakupię chyba oryginalnie. Zakupię sobie pełną wersję po prostu tych produktów, tak jak Wam również wspominałam właśnie we wspomnianym wcześniej filmiku. I tak, myślę, że zdecydowanie, jeżeli szukacie jakiegoś fajnego też pomysłu na prezent, to myślę, że to jest bardzo fajna opcja, ponieważ myślę, że obdarowany na pewno również będzie się cieszył z tego i z efektów, jakie daje ten produkt. Ogólnie te produkty są dość drogie, bo z tego co kojarzę na chwilę obecną, około 200 zł kosztuje taki zestaw, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, to jest naprawdę wydajny produkt. Mi te wersje testowe starczyły na prawie 2 miesiące, więc myślę, że jeżeli kupilibyście pełnowymiarowy produkt, to myślę, że na pewno starczyłoby to Wam na około, myślę, 4 miesięcy, albo i nawet więcej, zależy w jakich ilościach też będziecie tego używać. Także ja polecam właśnie te 3 kroki z Clinique. No i przejdziemy teraz jeszcze sobie, jeżeli już jesteśmy przy twarzy, przejdziemy sobie do kremu, którego ja używam tak naprawdę króciutko, ale jest to konsystencja i sposób oddziaływania na moją skórę, który pasowuje się po prostu idealnie w moje jakby oczekiwania w stosunku do kremów nawilżających pod makijaż. I pomimo tego, że ten krem, który za chwilę Wam pokażę, nie jest kremem typowo nawilżającym z nazwy, to on tak właśnie oddziałuje na moją skórę, która jest normalna w stronę suchej. Więc myślę, że wszyscy posiadacze właśnie tego typu cery i jeszcze w dodatku naczynkowej będą mogły sobie wytestować ten produkt, sięgnąć po niego, tak żeby po prostu zobaczyć, czy być może i Wam się sprawdzi. A mowa tutaj o kremie Oil and Balance, który pojawił się w bodajże grudniowym Shiny Boxie. I jest to krem ochronny, który ma wzmacniać naczynka. Więc jak mówiłam wcześniej, nie jest to krem typowo nawilżający, ale dla mnie, tak jak powiedziałam, dla osoby, która ma cerę normalną w stronę suchej, to ten krem bardzo fajnie się sprawdza na co dzień pod makijaż. Bardzo fajnie ją nawilża tą skórę, bardzo fajnie i długo przede wszystkim czujemy ten komfort związany z nawilżeniem, z takim odpowiednim balansem właśnie, gdzie nie czujemy, żeby ta skóra się przesuszała, nie czujemy, żeby nam się cokolwiek ściągało na twarzy. Również bardzo fajnie ten produkt współpracuje z produktami, których ja używam do makijażu, więc ja ze swojej strony mogę serdecznie ten produkt polecić. I ostatni produkt z pielęgnacji, który naprawdę był taką perełką i którego po prostu wręcz nadużywałam w roku 2015. Jest to balsam do ciała z Perfekty. Ja używałam zamiennie 2 smaków, tak można w cudzysłowie nazwać. Był to masło kakaowe i bodajże masło czekoladowe. Te kremy absolutnie bosko pachną. Tak jak Wam mówiłam, pokazuję Wam nowe opakowania. Dopiero dosłownie wczoraj otworzyłam to opakowanie, bo właśnie tamto poprzednie mi się skończyło. I te balsamy, takie kremy, masła, one z tej serii Perfecta Spa są bardzo fajne też właśnie dla osób, które mają skórę suchą, dlatego że bardzo fajnie i szybko nawilżają to ciało, bardzo dają fajny taki kojący zapach, ale dodatkowo
też moim zdaniem utrzymują ten poziom nawilżenia skóry dość długo, więc jak ja się rano budzę, to też nie mam potrzeby znowu na przykład nasmarować łydek czy rąk, ramion i tutaj do nadgarstka, bo po prostu cały czas czuję ten sam komfort dokładnie, który miałam przy smarowaniu się. I też bardzo fajna rzecz w tym kremie jest taka, że dla wszystkich tych osób, które nie lubią mieć właśnie takiej warstwy odczuwalnej balsamu i przez to się na przykład nie smarują balsamami, to właśnie to masło jest takie, że posmarujemy się i ono się szybko wchłania, szybko oddziałuje na skórę, ale nie czujemy, idąc już spać za jakieś 10 minut po posmarowaniu się, nie czujemy żadnej lepkości, nie kleimy się, ani nie mamy tego dyskomfortu związanego z tym, że przed chwilą nałożyłyśmy balsam. Dobra, i skoro ogarnęłyśmy już pielęgnację twarzy i ciała, to powiem jeszcze króciutko o dwóch produktach do włosów, które mi się fajnie sprawdzały w roku minionym i które były takimi produktami, które zasługują na wyróżnienie i powiedzenie o nich. Pierwsza rzecz to jest seria szamponów Batiste, akurat tutaj mam jakiś nowy Floral Essence, jakiś kwiatowy. Szampony suche Batiste, ja ich używam na co dzień, ponieważ dzięki temu udało mi się, że one są, że je odkryłam, że ich używam, udało mi się wyeliminować codzienne mycie włosów, co było bardzo upierdliwe przy mojej gęstości włosów i ilości włosów. Po prostu było to wkurzające i dzięki temu, że odkryłam suche szampony, szczególnie z szampony Batiste, ponieważ jakoś te zapachy mi najbardziej odpowiadają i też te szampony jakoś tak najnaturalniej wyglądają na włosach, nie sprawiają, że wyglądają jak zakurzone. Więc zdecydowanie szampony Batiste wiodły prym, jeżeli chodzi o moją pielęgnację włosową. Także ja te szampony polecam, ja zazwyczaj je kupuję na zapas, też właśnie w Rossmannach, jeżeli są w jakichś promocjach. I ostatni produkt jest to również produkt do włosów. Ja tego produktu zaczęłam używać też oczywiście pod wpływem YouTube'a, jak bardzo wielu innych rzeczy. Jest to lakier do włosów ze Schwarzkopfa z serii Got to Be. Jest to seria Volumania, on pachnie bardzo pięknie, tak malinowo. Jest bardzo, bardzo mocnym lakierem, więc jeżeli macie ciężkie włosy, a na przykład od czasu do czasu macie ochotę je podtapirować, albo na przykład kręcicie te włosy i Wam się szybko rozprostowują, to właśnie utrwalenie tych włosów tym lakierem, ja coś o tym wiem, bo też mam ciężkie włosy, to właśnie ogarnięcie ich tym lakierem, spryskanie na sam koniec po wykonaniu jakiejś fryzury, albo na przykład jakiegoś tapirowania, sprawi, że na pewno Wam się te włosy będą trzymały w takim stanie, w jakim je sobie po prostu zrobicie. Więc jeżeli miałyście z tym problem, a wiem, że niektóre z Was miały, to zachęcam do sięgnięcia po ten właśnie lakier do włosów. Myślę, że nie będziecie żałowały zakupu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją pielęgnację twarzy, pielęgnację ciała i pielęgnację włosów. Nie wiem, ile potrwał ten filmik, ale myślę, że na pewno tyle, aby znaleźć się w osobnej części, tak jak właśnie wspomniałam na wstępie. Więc ja Wam już dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakie były Wasze ulubione produkty pielęgnacyjne w roku 2015. Być może zainspiruję się Waszymi jakimiś perełkami i sama je wypróbuję właśnie w tym roku i być może staną się również moimi takimi właśnie ulubieńcami, faworytami i znajdą się być może na podium ulubieńców 2016 roku, więc jestem bardzo ciekawa Waszych opcji. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki i wyczekujcie następnej, drugiej części związanej z ulubieńcami kosmetycznymi. A to już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa! But all I really want is you.